Alicja stara się o awans i jest zdecydowanie najlepszą kandydatką. Jednak nowe obowiązki wiązałyby się z częstymi podróżami. Szef wie, że Alicja ma małe dziecko i nie ukrywa, że to powód, dla którego do awansu typuje jednak Mateusza. Ciekawe, czy szefa Alicji w równym stopniu interesuje życie rodzinne Mateusza. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że stereotypy w stylu masz małe dziecko, więc nie nadajesz się na szefową, są po prostu dyskryminujące.